Witam, dzisiaj napiszemy program z użyciem funkcji faski i zaokrąglenia. Narysujemy coś takiego. Włączamy program. Może najpierw zacznę od tego, że w poprzedniej części ktoś zadał pytanie, jak wprowadzić narzędzie, którego nie ma domyślnie właśnie do wyboru. Otóż właśnie tutaj włączyliśmy program. Tutaj jest przycisk tablicy narzędzi. Włączamy edycję. Wybieramy, możemy sobie edytować jakieś narzędzie, które już istnieje, ale możemy po prostu na nowej pozycji wpisać na coś, cokolwiek, co tam sobie zechcemy i ustawiamy właśnie inne wymiary narzędzia, czyli L długość, to jest 10 na przykład, promień, średnica narzędzia to jest dwukrotny promień, czyli na przykład jak wpiszemy 2, to będziemy mieli frez o średnicy 4 mm i to są dwa główne wymiary, które właśnie powinniśmy wpisać jako obowiązkowe. Klikamy koniec. Na początek tworzymy nowy plik. Faski. Oczywiście dopisujemy na końcu rozszerzenie .h i jednostki milimetry. I tworzymy blok form. Wymiary tego materiału, z którego będziemy wykonywać ten element, to szerokość, czyli x 100 mm, całe tutaj od jednej do drugiej krawędzi. Wysokość cała to tutaj mamy odtąd 75 mm, ale tutaj jeszcze widzimy, że kawałek wystaje, więc przyjmiemy 80 i wysokość z to jest 15 mm. X zaczynamy od 0, Y ten będzie 0, Z będzie minus 15. I drugi skrajny punkt to jest właśnie szerokość w X, to będzie 100 mm, w Y 80 i Z będzie 0. Kolejna czynność standardowa jest to właśnie wprowadzenie tego punktu zerowego. Wybór narzędzia. Tutaj jak widzimy na przykład właśnie najmniejszy promień wewnętrzny to jest 10 mm. Inny wewnętrzny to też jest 10, 25, więc frez mniejszy niż to zaokrąglenie. Weźmiemy na przykład 8 mm. Wybieramy narzędzie. Średnica 8 mm. Właśnie widzimy średnica 8, a promień R jest 4. Narzędzie pracuje w osi Z. Obroty przyjmijmy 3000. Albo może dla odmiany wpiszemy prędkość skrawania, powiedzmy 300. Enterem zatwierdzamy. Posuw 500. Bez żadnych dodatkowych korekcji. Więc tutaj może zrobimy w taki sposób, że najpierw ustawimy się narzędziem obok materiału. W ten sposób wejdziemy i też dla odmiany nie będziemy frezować w tym kierunku, tylko w drugą stronę. W tym przypadku będzie to frezowanie przeciwbieżne, więc na początku ustawimy się w osi X, jeśli ta linia jest zerem, powiedzmy minus 15, Y około połowy, czyli na przykład 40. Y 40, Z zostaje bez zmian, bez korekcji, posuw max, zatwierdzamy. Następnie jedziemy do dołu, do płaszczyzny bezpieczeństwa, na przykład 10 mm nad detalem. Również sposobem maksymalnym, więc jeśli w poprzedniej linii został taki wpisany, nie musimy go wpisywać jeszcze raz.
zagłębiamy się w materiał na głębokość 3 mm. I wjeżdżamy w materiał, czyli to jest od zera do tej krawędzi jest 7 mm. Wejście materii X 7 Y. Byliśmy na 40, jedziemy trochę do dołu, więc no, przyjmiemy 30 mm. Zetrz nie zmienia. Promień powiedzmy 10. I tutaj już musimy wpisać, że będzie to korekcja narzędzia prawostronna. Osób roboczy, czyli F-Auto. Funkcje pomocnicze, czyli M3 włączenie prawych obrotów wrzeciona, M8 włączenie chodziwa. Włączamy jeszcze automatyczne rysowanie. Następnie jedziemy na dół. Jeśli są zaokrąglenia, wpisujemy tak jakby dolną tą wartość tej linii. Narysuję, może zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ta linia jest na wysokości 6 mm. To jest wejście w materiał, tutaj jest właśnie ta linia. Następnie trzeba wpisać to zaokrąglenie. Jest do tego specjalna funkcja. Promień tutaj tego jest 5 mm. Zaokrąglenie używamy tej funkcji. Właśnie promień R wpisujemy 5 mm. Zatwierdzamy, widzimy, dorysował się dalej zaokrąglenie. Ale jeśli napiszemy kolejne właśnie przesunięcie się, czyli do tego miejsca piszemy X27. X27. Tutaj nie ruszam myszki, właśnie jeśli zatwierdzę tą linijkę, o, długość tego zakręglenia się skróciło, czyli długość w osi X, jakby miała być dotąd, to dotąd została, tylko tutaj zmieniło się na zaokrąglenie. I w ten sam sposób będzie właśnie w tym miejscu faska. Faska ma wysokość 8 mm, więc tak jak na zasadzie jak zaokrąglenie, jest też funkcja faski. Faska wpisujemy 8, zatwierdzamy. Tak samo jak w przypadku zaokrąglenia narysowała się taka linia. I jedziemy do góry na wysokość 30 mm. Jak 30. Widzimy, skróciło się o tę faskę. Następnie znowu jest zaokrąglenie R10. Nie w tą stronę narysowała, to nic, rysujemy dalej, to się skoryguj. X dokąd jest 73. Jest 73. Widać, już się poprawiło. Następnie znowu zaokrąglenie R10. Też nie w tą stronę się narysowało, to nic, poprawi się. Następnie w X będzie, tutaj mamy 95, a w Y tutaj od końca jest 5. Faska ma długość 12 mm. Następnie do góry na wysokość 75. Jak widzimy, się właśnie tutaj poprawiło. Zaokrąglenie R10. Następnie dodał X50, Y60.
zaokrąglenie R25. X7, Y75. Zaokrąglenie R10 i do dołu. Do materiału tutaj wjechaliśmy na wysokości 30, więc musimy przejechać kawałek dalej, czyli na przykład 25. Przejechaliśmy i wychodzimy z materiału. Na przykład X minus 15, Y jeszcze niżej, czyli 20. Promieniem 10 na przykład. Do góry. Osobem maksymalnym oczywiście. I na zakończenie programu stop M30. Włączamy symulację. Oczywiście musimy najpierw znaleźć ten plik. Ustawiamy, żebyśmy widzieli narzędzie. Puszczamy program.